Gniezno posiada bogatą ofertę przedszkoli publicznych, jak i tych prywatnych. Od 3 marca można zapisywać do nich swoje dzieci. W przedszkolach publicznych kryteria przyjęcia normowane są przez 7 punktów ustalonych przez ustawę o systemie oświaty. Jeżeli okaże się, że jest równorzędna liczba wyników oraz jeszcze jest liczba wolnych miejsc w przedszkolu, wtedy komisja rekrutacyjna dokonuje kolejnego wyboru na podstawie kryteriów lokalnych. Są to kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta Gniezna. 25 kwietnia o godzinie 8 we wszystkich przedszkolach będą ogłoszone wyniki rekrutacji. Będzie wywieszona wtedy lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Natomiast 23 maja będzie ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Przedszkola w swojej specyfice wychodzą w stronę dobra dzieci, jak i ich rodziców. Godziny przyjęć i odebrań są dostosowane do potrzeb. Przedszkole funkcjonuje od godziny 5:30 do 16:00. W przedszkolu są 4 oddziały, 3 oddziały grupa dopołudniowa i 1 oddział grupa popołudniowa, która pracuje od godziny 15:00 do godziny 20:00. W przedszkolach publicznych poza podstawą programową odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Dzieci są także pod opieką logopedy oraz psychologa. Zobligowane są także do przebywania co najmniej pół godziny na świeżym powietrzu. My to realizujemy. Dzieci korzystają ze spacerów, korzystają z placu zabaw i robią to chętnie i systematycznie. Jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, w ramach opłaty 1 zł mamy zajęcia typu język angielski, zajęcia taneczno-muzyczne, a w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizujemy działania związane z pracą logopedy i terapeuty i wyłapujemy tu dzieci, które rzeczywiście mają problemy z opanowaniem podstawy programowej i udzielamy jej wszelkiej pomocy. Przedszkola oprócz tego dodają swoje własne zajęcia związane z podstawą programową, by ubogacić czas spędzony w placówce. Program związany z pracą na bazie literek. Jest to program, który stworzyły nauczycielki, zabawa z literkami, taki jest tytuł. I dzieci zainteresowane, zdolne czytaniem mają możliwość kontynuowania swoich zainteresowań. Przedszkola publiczne starają się połączyć zabawę i naukę oraz uatrakcyjnić pobyt w placówce. Staramy się, aby każdy dzień w przedszkolu był dla dzieci atrakcyjny, inny od dnia poprzedniego. Na przykład dziś w grupie najmłodszej odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców. Możemy wejść i zobaczyć, jak to wygląda. W grupach starszych dzisiaj z wizytą przyszli absolwenci naszego przedszkola, którzy są uczniami szkoły podstawowej numer 5. Przedszkola niepubliczne nie sugerują się kryteriami ustalonymi przez ustawę. Do takiego przedszkola może dostać się każde dziecko. Specyfice grup oraz godzin otwarcia zbliżone są do tych w przedszkolach publicznych. Pierwsze prywatne przedszkole w Gnieźnie Kajtuś charakteryzuje się małą liczbą dzieci w grupach oraz bogatą ofertą zajęć pozaprogramowych. Charakteryzuje nas mała liczebność grup, czyli tak do 20 osób w grupach. Dodatkowymi zajęciami, które możemy tutaj zaoferować dzieciom i rodzicom, to są zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się 3 razy w tygodniu w małych grupkach, takich 5-6-osobowych. Zajęcia z języka hiszpańskiego z native speakerem, zajęcia logopedyczne, zajęcia z panią psycholog, to są zajęcia ogólnorozwojowe. Poza tym odwiedzają nas grupy teatralne, grupy artystyczne i tym wzbogacamy nasz program. Przedszkole mamy czynne w godzinach od 6:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Nieco inaczej ułożony jest dzień w przedszkolu imienia Edmunda Bojanowskiego, które prowadzone jest przez siostry służebniczki. Chcą one w nim wprowadzić ideę patrona, który mówił, że najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Przedszkole oprócz nauki duży nacisk kładzie na wychowanie i system wartości moralnych. Każdy dzień tygodnia jest tematyczny, prawi o ważnych zagadnieniach, bo dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają. Ceny przedszkoli prywatnych wahają się od 60 do 450 zł za miesiąc. Lista przedszkoli publicznych i prywatnych na terenie Gniezna jest dość długa, a ich dostępność i oferta porównywalnie bogata.